Cześć, z tej strony Gerd Marw, a to kolejny odcinek Pogadanek o Uniwersach. Dzisiaj zmienimy sobie uniwersum i chciałem z wami pogadać o uniwersum Śródziemia, czyli wszystkim, co napisał Tolkien. Na wstępie bardzo was przepraszam, jeśli słyszycie jakieś bardzo dziwne dźwięki, wiejskie piosenki i takie sprawy, ponieważ za oknem w parku mam jakiś dziwny festny i przez 5 godzin leciało karaoke z małymi dziećmi śpiewającymi Stana Borysa, a teraz jest jakieś wesołe disco polo, usta do ust, czy coś takiego, więc bardzo, bardzo serdecznie was przepraszam, jeśli coś takiego jest, ale dzieje się to cały dzień, a ja nie mam czasu czekać do północy, żeby zacząć nagrywać. Okej, porozmawiamy sobie o Entach, czyli jednej z najbardziej zajebistych ras w całym Śródziemiu. Fakty dotyczące Entów, które mogliście poznać z filmu. Enty to wielkie gadające drzewa, które są fajne i chcą pomóc hobbitom. Entowie są cholernie starą i bardzo, bardzo potężną rasą, która jest na skraju wyginięcia. Zostało ich diametralnie mało w porównaniu z tym, co było kiedyś. Dzieje się tak głównie dlatego, że Enty mają jeden wielki, zajebisty dylemat. Pieprzyły im kobity. Nie ma entowych żon, nie ma entian. Entiany odeszły głównie dlatego, że był wielki kryzys pomiędzy mężczyznami a kobietami, ponieważ mężczyźni woleli lasy, a kobiety łąki. Już w ten sposób nie można żyć. Entiany gdzieś zbiegły, potem tam atakowali, gdzieś uciekały. Nieważne, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało istotne. Istotne jest to, że entian nie ma entowych żon. Entowie wiecznie tam poszukują tych żon, ale nie ruszą się dalej niż na 2 kroki od własnego domu. Entowa żona, moim zdaniem, pojawiła się w sadze. To nie jest powiedziane wprost, nie jest powiedziane, że tak nie jest, nie jest powiedziane, że tak jest. Nie ma tych scen kompletnie w filmie, są one tylko w książce. Zanim jeszcze hobbici wydostali się z Shire, wpadli na starą wierzbę. To był już Quorn, to raczej nie był Ent, to było drzewo, które po prostu ich zaatakowało. Oni zostali wtedy uwolnieni przez tajemniczego Toma Bombadila i ja podejrzewam, że to już była trochę sfiksowana Entiana, która akurat tej części lasu broniła, nie? Oczywiście też można teraz powiedzieć parę słów o Tomie Bombadilu, który jest prawdopodobnież najstarszą istotą w Śródziemiu, aczkolwiek jego super wiedza, super moc na nikomu się nigdy nie przydają. On ma wesołe takie dziecięce piosenki, które są strasznie potężnymi zakręciami i w ogóle jest strasznie facet potężny, ale na dobrą sprawę nic specjalnego nie wnosi do sagi, dlatego wcale nie dziwi się, że został wycięty z fabuły w filmie. Ja summa summarum naprawdę nie lubię Toma Bombadila i na dobrą sprawę bardzo nie lubię tej pierwszej części Drużyny Pierścienia. Do Entów podobni są również Quornowie, którzy odegrali również bardzo dużą rolę w całej sadze, aczkolwiek oni nie są Entami. To jest coś mniej niż Ent. W filmie możecie zobaczyć ich tylko i wyłącznie w wersji reżyserskiej, ponieważ w oryginalnej, pierwotnej, kinowej wersji Helmowy Jar został ocalony po prostu przez Rohirrimów. W rzeczywistości, w książce i w wersji reżyserskiej, Helmowy Jar został otoczony później przez Quornów, czyli przez taki ruchomy, żywy las. I jak orkowie gdzieś chcieli się ruszyć, to Quornowie dziabaski zeżreć. Bardzo, bardzo tępe drzewa. Quornowie nie mówią w przeciwieństwie do Entów, Quornowie poruszają się bardzo powoli, Quornowie są mniej spersonifikowani w porównaniu do Entów. Tyle. Najwięcej o Entach, zarówno w książce, jak i w filmie, możemy się dowiedzieć z wszystkich scen z drzewcem w lesie Fangorn. Drzewiec jest najstarszym Entem, najzajebistszym Entem i tak dalej. On oczywiście ocala Merego i Pipina, on prowadzi ich do Gandalfa reinkarnowanego. On
później prowadzi Enty na ostatni wielki marsz Entów na Isengard. Oczywiście w momencie, kiedy następuje marsz Entów w trakcie filmu, wszyscy zawsze mają ochotę powiedzieć jeden i ten sam dowcip. Run, Forrest, run! Tak jak było to powiedziane w filmie, tak też było i w książce. Saruman, kiedy jeszcze był dobrym, miłym Sarumanem i zanim dotknął Palantira i zanim zaczął komunikować się z Sauronem i zanim zaczął być zniszczony, został zniszczony przez Saurona, Saruman kumplował się z Entami, drzewiec był najlepszym kumplem Sarumana i w ogóle była wielka przyjaźń. Potem Saruman został zdeprawowany, zaczął wycinać Fangorn, no i troszkę dziewca Bigula stanęła. Entowie odegrali cholernie istotną rolę dla całej sagi, z takiego punktu widzenia typowo militarystycznego. Oni przede wszystkim skasowali automatycznie jednego z graczy. W momencie, kiedy większość armii Sarumana poszła na Helmowy Jar, Entowie zaatakowali Isengard. Rafciach, pras, tam nikogo nie było. Saruman po prostu nie spodziewał się stamtąd ataku i wygrali. Hello. Dlatego też bitwa ta jest bardzo, bardzo niedoceniana przez wielu fanów. Zresztą przeze mnie też. Ja najbardziej lubię bitwę od Helmowy Jar. Troszeczkę też na drugim miejscu, przepraszam, zrobimy wszelkie walki po Minas Tirith. A dopiero później się zastanawiamy nad atakiem na Isengard. Ostatnia ciekawostka dotycząca Entów dotyczy takiej złej strony tych istot. Znaczy się, może niekoniecznie konkretnie Entów, ale troli. Nie wiem, czy wiecie, w tym świecie są jacyś bogowie. Nie mówmy o takich bardziej zawiłych elementach tego, bo to naprawdę jest dosyć słabo opisane w głównej sadze i dosyć w ogóle pomijane w filmie. Trzeba się wczytać i nie chcę mi się teraz tego wszystkiego tłumaczyć, ale powiedzmy. Był zły bóg, Morgoth, nie? Który jest zły bóg. Morgoth tworzył nowe rasy, między innymi trolle, orków i tak dalej. Wszystkie te rasy są wypaczeniami ras z natury teoretycznie dobrych. Orkowie, jak się przyjrzymy, są wbrew pozorom dosyć podobni do elfów. To są teoretycznie elfy po torturach, po katowaniach, bo to tak zmieniło jakiś tam odłam tej rasy, że stali się brzydcy i źli. Trolle natomiast są właśnie wypaczeniem Entów. Ja nie wiem jak wy, ale ja ni cholery nie widzę tego podobieństwa, przynajmniej w filmie. To, co jest jeszcze bardzo charakterystyczne i fajne w Entach, oprócz tego, że są żywymi drzewami, jest ich język. Entowie z tej takiej drzewnej natury, powiedzmy, są powolni, nieśpieszni. W związku z tym dla nich powiedzenie komuś dzień dobry zajmuje 30 minut. Język Entów jest fajny, skomplikowany i on też był dopracowywany przez Tolkiena właśnie pod tym względem takim konstrukcji językoznawczej. On nie jest tak dobrze zrobiony jak język elfów, ale tak samo język Entów, tak samo język orków, tak samo język Rohirrimów, wszystkie te języki są przez niego dopracowywane i one naprawdę wbrew pozorom mają sens. Dlatego to jest w gruncie rzeczy tak zabawne, że udało się gościowi chociaż zrobić zalążki takiego dziwnego, powolnego języka, nie? Te słowa, wbrew pozorom, mimo że harchanie, mają sens. Dobra, to tyle co miałem wam do powiedzenia o Entach. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo tutaj nie ma chyba więcej dużo do powiedzenia. Chciałem właśnie odejść troszeczkę już od Pieśni Lodu i Ognia, przynajmniej na jeden odcinek. I zrobiliśmy sobie coś o Śródziemiu. Następny odcinek pozostawiam wam do decyzji.
Myślałem o tym, żeby już z powrotem wrócić, żeby przerabiać dalej te pieśni rodu i ognia tak dosyć systematycznie i opowiedzieć sobie znowu o którymś z rodów, tylko teraz do was należy decyzja, o którym. Możemy sobie powiedzieć coś o Targaryenach, możemy sobie powiedzieć coś o Martella, albo może chcecie usłyszeć krótką historię rodu Cleganów. I jeśli macie dość już pieśni rodu i ognia, to powiedzcie mi o tym w komentarzach, bo możemy zrobić coś innego, możemy zrobić inny odcinek z świata Śródziemia, albo możemy sięgnąć po na przykład uniwersa komiksowe, takie jak DC czy Marvel i o czymś sobie pogadać tam. No nic, w każdym razie to wszystko zostawiam wam do decyzji w komentarzach. Proszę bardzo was, piszcie te komentarze, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmik, dzielcie się nim ze znajomymi, ponieważ wtedy mam nadzieję, że będę miał więcej odzewu, więcej tego i będę wiedział, co mam robić i jakoś nam się fajnie pogada o tym. I jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, pamiętajcie, żeby kliknąć guzik subskrybuj kanał, żeby dostawali informacje o tym, żeby wrzuciłem filmik z tych pogadanek, czy recenzje, czy cokolwiek. Nie? Dobra. Dziękuję wam bardzo. Na razie i cześć. Come, my friends. The Ents are going to war. It is likely.